Agata Christie, Parker Pie na tropie. Drogocenna perła. Podróżni mieli za sobą długi, męczący dzień. Wyruszyli wcześnie rano z Amanu, gdzie panowała temperatura 98 stopni Fahrenheita w cieniu. I tuż przed zmierzchem dotarli do obozu usytuowanego w samym sercu Petry, miasta wydrążonego w fantastycznych i niesamowitych czerwonych skałach. Był ich siedmioro. Pan Kaleb Blundell, korpulentny, zamożny, amerykański potentat przemysłowy. Jego sekretarz Jim Hurst, ciemnowłosy i atrakcyjny, choć nieco małomówny. Członek parlamentu Sir Donald Marvel, polityk o bardzo znużonym wyglądzie. Doktor Carver, światowej sławy archeolog w podeszłym wieku. Szarmancki Francuz, pułkownik Dubois, na urlopie. Niejaki pan Parker Pyne, o profesji może nie tak jasno określonej, ale emanujący aurą brytyjskiej solidności. Oraz panna Carol Blundell, śliczna, zepsuta i niezwykle pewna siebie jako jedyna kobieta wśród tylu mężczyzn. Kiedy każdy wybrał już sobie miejsce na nocleg w namiotach lub jaskiniach, zasiedli do kolacji w wielkim namiocie jadalnym. Rozprawiali o sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie. Anglik ostrożnie, Francuz dyskretnie, Amerykanin cokolwiek niedorzecznie, natomiast archeolog i pan Pine wcale nie. Wyglądało na to, że obu bardziej odpowiada rola słuchaczy, podobnie jak Jimowi Hurstowi. A potem wdali się w pogawędkę o mieście, które mieli zamiar zwiedzać. Jest takie romantyczne, że wręcz trudno to wyrazić słowami, stwierdziła Karol. I pomyśleć, że ci wszyscy, jak oni się nazywali, Nabatejczycy, mieszkali tutaj wieki temu, niemal przed początkiem świata. Nie całkiem, łagodnie zaprotestował pan Pine. Prawda, panie doktorze? Och, to kwestia ledwie 2000 lat, a Nabatejczycy są również romantyczni jak zwykli kanciarze. To była banda bogatych nicponi, którzy zmuszali karawany, żeby korzystały wyłącznie z ich szlaków. Natomiast wszystkich podróżnych innych napadali, a w Petrze magazynowali złupione dobra. Uważa pan, że byli tylko rabusiami? Spytała dziewczyna. Pospolitymi złodziejami? Złodziej to mało romantyczne określenie, panno Blundell. Przychodzi na myśl drobne krawdzieże. Rozbójnik brzmi lepiej i sugeruje działanie w większym rozmachem. A jak by pan określił współczesnych finansistów? Zapytał pan pani z błyskiem w oku. To do ciebie, tatko, zawołała Karol. Człowiek, który robi pieniądze, przynosi korzyść całej ludzkości, zauważył jej ojciec sentencjonalnie. A ludzkość, odpowiedział pan Pine, jest taka niewdzięczna. Czymże jest uczciwość? Zapytał Francuz. To tylko konwenans. W różnych krajach oznacza różne rzeczy. Arab nie wstydzi się, że kradnie. Nie wstydzi się, że kłamie. Dla niego liczy się tylko, kogo okrada i okłamuje. Tak, to kwestia względna, zgodził się Carver. Co dowodzi wyższości Zachodu nad Wschodem, uznał Blundell. Kiedy te biedaki zdobędą wykształcenie, edukacja to bzdura, wtrącił beznamiętnym tonem Sir Donald. Człowiek uczy się mnóstwa bezużytecznych rzeczy, a i tak nic nie jest w stanie go zmienić. To znaczy, że na przykład złodziej na zawsze pozostanie złodziejem. Na moment zapadła głucha cisza. Nagle Karol zaczęła nerwowo paplać na temat komarów, w czym poparł ją ojciec. Sir Donald, lekko skonsternowany, szepnął do swojego sąsiada pana Pajna. Chyba strzeliłem gafę, co? Zastanawiające, mruknął ten w odpowiedzi. Niezależnie od przyczyn chwilowego zażenowania, jedna osoba w ogóle go nie zarejestrowała. Archeolog siedział w milczeniu z rozmarzonym, nieobecnym wzrokiem. Kiedy zapadła cisza, nagle odezwał się z pasją. Wiecie co? Zgadzam się z tym, przynajmniej patrząc na to z drugiej strony. Człowiek albo jest z natury uczciwy, albo nie jest. Nie da się od tego uciec. Nie wierzy pan, że na przykład nagła pokusa może zmienić uczciwego człowieka w przestępcę? Zapytał pan Pine. To wykluczone, oświadczył Carver. Pan Pine łagodnie pokręcił głową. Nie powiedziałbym tego. Widzi pan, trzeba wziąć pod uwagę wiele różnych czynników, na przykład punkt krytyczny. Co pan nazywa punktem krytycznym? Młody Hurst po raz pierwszy włączył się do rozmowy. Miał głęboki, interesujący głos. Nasz mózg jest przystosowany do znoszenia ogromnych obciążeń, lecz zwykła błahostka może wywołać kryzys, który zmienia człowieka prawego w nieuczciwego. Dlatego większość przestępstw jest absurdalna.
Przyczyną w 9 wypadkach na 10 jest właśnie ten drobiazg, który przeważa szalę, ta ostatnia kropla goryczy. To już psychologia, drogi przyjacielu, zauważył Francuz. Gdyby przestępca był psychologiem, byłby zaiste doskonałym przestępcą, stwierdził pan Pine, przez chwilę rozkoszując się tym pomysłem. Pomyśleć tylko, że na 10 spotkanych osób, co najmniej 9, można skłonić do postępowania w odpowiadający nam sposób poprzez poddanie ich odpowiednim bodźcom. Och, proszę to wyjaśnić, wykrzyknęła Karol. Są osoby podatne na tyranizowanie. Wystarczy odpowiednio głośno na nie wrzeszczeć i robią się posłuszne. Są też ludzie lubiący być w opozycji. Należy nakłaniać ich do zrobienia rzeczy przeciwnej naszym zamiarom. Są też ludzie podatni na sugestię. To najpowszechniejszy typ. To ludzie, którzy widzieli motor, bo usłyszeli jego warkot, którzy widzieli listonosza, bo usłyszeli, jak grzechocze klapka w skrzynce na listy. Widzieli nóż w ranie, bo powiedziano nam, że ofiara została zasztyletowana. Albo słyszeli odgłos strzału, bo powiedziano im, że ktoś został zastrzelony. Myślę, że mnie nikt by czegoś takiego nie wmówił, powiedziała z niedowierzaniem Karol. Jesteś na to za mądra, złotko, zapewnił ją ojciec. To prawda, co pan mówi, przyznał w zadumie Francuz. Z góry przyjęte założenie może oszukać zmysły. Karol ziewnęła. Idę do swojej groty. Jestem śmiertelnie zmęczona. Abbas Efendi powiedział, że musimy wyruszyć wcześniej rano. Chcę nam pokazać ołtarz ofiarny, cokolwiek by to miało znaczyć. Składają tam w ofierze piękne młode dziewczęta, wyjaśnił Sir Donald. Litości, mam nadzieję, że nie. No to dobranoc wszystkim. Och, wypadł mi kolczyk. Pułkownik Dubois złapał toczącą się po stole perłę i oddał ją właścicielce. To prawdziwe? Obcesowo spytał Sir Donald. Bardzo nieuprzejmie wlepiał wzrok w dwie wielkie perły w jej uszach. Jak najprawdziwsze, zapewniła go Karol. Kosztowały mnie 80 000 dolarów, z satysfakcją oświadczył jej ojciec. A ona przykręca je tak lekko, że wypadają i toczą się po stole. Chcesz mnie zrujnować, dziewczyno? Nie zrujnowałabym cię, nawet gdybyś musiał kupić mi nowe, odrzekła z czułością. Raczej nie, przyznał pan Blundell. Nawet gdybym ci kupił 3 takie pary, to bym jeszcze tego nie zauważył na wyciągu bankowym. Rozejrzał się wokół z dumą. Ale ma pan dobrze, pochwalił go Sir Donald. Cóż, panowie, chyba i na mnie pora, oświadczył bogacz. Dobranoc. Młody Hurst poszedł w jego ślady. Pozostała czwórka uśmiechnęła się do siebie, jakby wiedziała tą samą myślą. No, no, powiedział przeciągle Sir Donald. Dobrze wiedzieć, że tak mu się powodzi. Nadziany wieprzek, dodał zjadliwie. Ci Amerykanie mają zdecydowanie za dużo pieniędzy, uznał Du Bois. Bogatemu trudno zdobyć sympatię biednych, zauważył łagodnie pan Pine. Du Bois zaśmiał się. Zawiść i złośliwość? Zapytał. Ma pan rację, monsieur. Wszyscy chcemy być bogaci. Móc bez umiaru kupować kolczyki z perłami. No, może z wyjątkiem monsieur. Skłonił się w stronę doktora Carvera, który jak to miał w zwyczaju, znowu wędrował myślami gdzieś daleko. Obracał w palcach jakiś mały przedmiot. Hę? Ocknął się. Nie, muszę wyznać, że nie pragnę wielkich pereł, choć oczywiście pieniądze zawsze się przydają. Jego ton nadał problemowi właściwe proporcje. Ale spójrzcie na to, dodał. Mam tu coś 1000 razy ciekawszego niż perły. Co to takiego? Cylindryczna pieczęć z czarnego hematytu z wyrzeźbioną scenką, na której bóstwo wprowadza suplikanta przed oblicze wyższego bóstwa. Błagający niesie w ofierze koźlę, a obok tronu majestatycznego boga stoi pachołek i odgania muchy za pomocą wachlarza z liścia palmowego. W tym maleńkim napisie wspomniano, że ten człowiek jest służącym Hammurabiego, zatem pieczęć została pewnie wykonana jakieś 4000 lat temu. Wyjął z kieszeni grudkę plasteliny, rozlepił ją na stole, natłuścił wazeliną, a potem przetoczył po nim wałeczek pieczęci. Następnie scyzorykiem podważył plastelinowy kwadrat i delikatnie odlepił go od stołu. Widzicie? Ich oczom ukazała się scena, którą opisał, wyraźnie i dokładnie odciśnięta w plastelinie. Przez chwilę trwali bez ruchu, jak zaklęci urokiem przeszłości. Nagle z zewnątrz dobiegł zgrzytliwy głos pana Blondela. Hej, wy, czarnuchy, zabierzcie mój bagaż z tej cholernej groty do namiotu. Te żarłaki tną jak jasny gwint, nie zmrużą tutaj oka. Żarłaki? Zdziwił się Sir Donald. Pewnie chodzi o moskity, wyjaśnił doktor Carver. Podoba mi się nazwa żarłaki, stwierdził pan Pine. Brzmi o wiele sugestywniej. Wyruszyli bardzo wcześnie następnego ranka, wydając w drodze okrzyki pełne zachwytu nad barwą i wzorami na skałach.
To bajeczne, różowo-czerwone miasto było rzeczywiście wybrykiem stworzonym przez matkę naturę, gdy była w niezwykle ekstrawaganckim nastroju. Poruszali się bardzo wolno, gdyż dr Carver szedł ze wzrokiem wbitym w ziemię, od czasu do czasu zatrzymując się, by podnieść jakiś mały przedmiot. Od razu poznać archeologa, zauważył z uśmiechem pułkownik Du Bois. Nie patrzy w niebo, nie podziwia wzgórza ani piękna przyrody. Idzie z pochyloną głową i szuka. Ale czego? Zainteresowała się Karol. Co pan zbiera, doktorze? Archeolog z lekkim uśmiechem pokazał jej obłocone kawałki ceramiki. Takie śmieci! Z lekceważeniem prychnęła dziewczyna. Ceramika jest ciekawsza niż złoto, oświadczył doktor. Karol spojrzała na niego z niedowierzaniem. Dotarli do ostrego zakrętu i mieli dwa czy trzy grobowce wycięte w skalę. Wspinaczka była dosyć męcząca. Beduini beztrosko parli naprzód, nie przejmując się urwistymi zboczami i nawet nie spoglądając na znajdującą się po jednej stronie przepaść. Karol wyglądała raczej blado. Jeden ze strażników pochylił się i podał jej rękę. Harris podskoczył do przodu i przytrzymał kij jak barierkę od stron przepaści. Podziękowała mu spojrzeniem i minutę później stała już bezpiecznie na szerokiej, skalistej ścieżce. Powoli zbliżali się inni. Słońce było już wysoko na niebie i robiło się coraz goręcej. Wreszcie dotarli do szerokiej półki skalnej. Stąd łatwe podejście prowadziło na szczyt zwieńczony dużym, sześciennym blokiem skalnym. Blundell dał znak przewodnikowi, że dalej podróżni pójdą sami. Beduini rozłożyli się wygodnie pod skałami i zapalili. Minęło jeszcze kilka minut i towarzystwo znalazło się na szczycie. Było to dziwnie puste miejsce, lecz rozciągał się z niego cudowny widok, obejmujący całą dolinę. Stali na gładkiej, prostokątnej platformie. Z jednej jej strony znajdowały się wycięte w skalę wgłębienia i coś w rodzaju ofiarnego ołtarza. Cudowne miejsce na składanie ofiar, entuzjastycznie oświadczyła Harold. Ale musieli się nieźle umęczyć, żeby je tu sprowadzić. Pierwotnie znajdowała się tu zygzakowata droga wycięta w skalę, wyjaśnił dr Carver. Zobaczymy jej pozostałości, kiedy będziemy schodzić z drugiej strony. Spędzili tam jeszcze trochę czasu, rozmawiając i podziwiając krajobraz. Nagle usłyszeli dzikie stuknięcie i dr Carver powiedział: obawiam się, że znowu zgubiła pani kolczyk panu Blundell. Carol uniosła dłoń do ucha. Ojej, rzeczywiście. Du Bois i Harris rozpoczęli poszukiwania. Musi być gdzieś tutaj, powiedział Francuz. Nie mógł się nigdzie potoczyć, bo nie ma gdzie. To miejsce przypomina pudełko. Może wpadł w jakąś szczelinę, zastanowiła się Karol. Nie ma tu żadnych szczelin, zaprotestował pan Pine. Sama może pani zobaczyć. Podłoże jest idealnie gładkie. Ach, znalazł pan coś, pułkowniku? Tylko mały kamyczek, odrzekł Du Bois. Uśmiechnął się i odrzucił go na bok. Nastrój stopniowo się zmieniał i zapanowało dziwne napięcie. Nikt nie wymówił ich głośno, ale słowa 80 tysięcy dolarów rozbrzmiewały w myślach wszystkich obecnych. Jesteś pewna, że go tutaj miałaś, Karol? Warknął Blundell. Może zgubiłeś go podczas podejścia? Miałam kolczyk, gdy tutaj weszliśmy, odpowiedziała. Jestem pewna, bo doktor Carver zauważył, że znowu mu się poluzował i przypiął go mocniej. Tak było, prawda, doktorze? Archeolog potwierdził to. Sir Donald ubrał słowa myśli pozostałych. To bardzo nieprzyjemna sprawa, panie Blundell, powiedział. Wyjawił pan nam wczoraj, jaka była cena tych kolczyków. Nawet jeden wart jest fortunę. Jeśli się nie znajdzie, a na to się zanosi, każdy z nas będzie podejrzany. Ja na przykład proszę, żeby mnie zrewidowano, wybuchnął pułkownik. Nie proszę, ja tego żądam jako należnego mi prawa. Mnie też proszą przeszukać, odezwał się Harst. Jego głos brzmiał bardzo szorstko. A co na to pozostali? Zapytał sir Donald, rozglądając się. Naturalnie, zgodził się pan Pye. Świetny pomysł, uznał dr Carver. Ja też się zgłaszam, panowie, powiedział Blundell. Mam swoje powody, choć nie chcę o nich mówić. Jak pan sobie życzy, uprzejmie odparł sir Donald. Karol, moja droga, zejdź na dół i poczekaj z przewodnikami. Dziewczyna opuściła jej bez słowa. Twarz miała zaciętą i ponurą, a w oczach błysk desperacji. Nie uszedł on uwagi przynajmniej jednej osoby z towarzystwa, którą zaintrygowało, co też to może oznaczać. Przeprowadzono rewizję. Była drastyczna, dokładna i nie dała żadnych rezultatów. Jedno było pewne. Nikt nie miał kolczyka przy sobie. Przygnębieni członkowie wyprawy ustalili, że zejdą na dół. I tak też zrobili, bez zainteresowania, słuchając opisów i wyjaśnień przewodnika. Pan Pine skończył się właśnie przebierać do lunchu, kiedy w drzwiach jego namiotu zamajaczyła jakaś postać. Panie Pine, mogę wejść? Ależ naturalnie, młoda damo, proszę bardzo. Karol weszła do środka i przysiadła na łóżku. Na jej twarzy nadal widniał ten sam zacięty wyraz, który pan Pine zauważył wcześniej.
Podobno pomaga pan ludziom, kiedy są nieszczęśliwi, czy to prawda? Spytała. Jestem na wakacjach, panno Blundell. Nie podejmuję się teraz żadnych spraw. No cóż, tej się pan podejmie, spokojnie oświadcza dziewczyna. Panie, pań, jestem taka nieszczęśliwa, jak mało kto. A co panią smuci, ta sprawa z Perłą? Tak, zgadł pan. Jim Harsey nie wziął. Wiem, że z tego nie zrobił. Nie bardzo panią rozumiem. Dlaczego ktoś miałby go o to posądzać? Z powodu jego przeszłości. Jim był kiedyś złodziejem, panie, pań. Został złapany w naszym domu. Ja, było mi go żal. Wyglądał tak młodo i taki był zrozpaczony. I taki przystojny, pomyślał pan, pań. Przekonałam ojca, żeby dał mu szansę poprawy. Tatko zrobiłby dla mnie wszystko, więc dał Jimowi szansę i Jim zszedł ze złej drogi. Tatko zaczął mu ufać i powierzać mu wszystkie tajemnice służbowe. W końcu na pewno wyrazi zgodę, czy też wyraziłby, gdyby nie taka sprawa. A na co miał wyrazić zgodę? Na nasz ślub. A Sir Donald? Sir Donald to pomysł mojego ojca, nie mój. Myśli pan, że chciałabym poślubić taką wypchaną rybę jak on? Nie wyrażając swojej opinii na temat takiego opisu młodego Anglika, pan Pine zapytał. A co sądzi o tym Sir Donald? Śmiem twierdzić, że jestem dobrą partią dla jego podupadłego majątku, odpowiedział Karol z pogardą. Pan Pine rozważył sytuację. Chciałbym zapytać panią o dwie rzeczy, odezwał się wreszcie. Wczoraj wieczorem padły słowa, złodziej na zawsze pozostanie złodziejem. Dziewczyna skinęła głową. Teraz rozumiem, dlaczego ta uwaga była taka krępująca. Tak, Jim musiał poczuć się niezręcznie, zresztą ja i tatko również. Tak się bałam, że Jima zdradzi wyraz twarzy, że zaczęłam paplać, co mi ślina na język przyniosła. Pan Pine w zamyśleniu pokiwał głową, a potem zapytał. Dlaczego pani ojciec nalegał, żeby jego również przeszukać? Nie zrozumiał pan? Dla mnie to było jasne. Tatko uznał, że mogłabym pomyśleć, iż chce w ten sposób wyrobić Jima. Widzi pan, on mafioła na punkcie mojego małżeństwa z tym Anglikiem. No i chciał mi pokazać, że nie zagrał nieczysto z Jimem. O mój Boże, westchnął pan Pine. Bardzo to wszystko pouczające, to znaczy w sensie ogólnym. Niestety nie pomoże nam dociec prawdy. Ale nie zamierza pan się poddać? Nie, nie. Milczał przez chwilę. Co mam dokładnie dla pani zrobić, panno Karol? Udowodnić, że to nie Jim zabrał perłę. A przypuśćmy, wybaczy pani, że to jednak on? Jeśli tak pan uważa, to myli się pan, potwornie się pan myli. No tak, ale czy rozważyła pani całą sprawę dokładnie? Może perła stanowiła nagłą pokusę dla pana Harsta? Bez sprzedaży uzyskałby sporą sumę, zdobyłby jakąś podstawę na przyszłość, nazwijmy to tak, dzięki której stałby się niezależny i mógłby się z panią ożenić bez zgody pani ojca. Jim tego nie zrobił, odpowiedziała zwięźle. Tym razem pan Pine zaakceptował jej oświadczenie. No dobrze, zrobię co w mojej mocy. Gwałtownie skinęła głową i wyszła z namiotu. Teraz z kolei Parker usiadł na łóżku i pogrążył się w myślach. Nagle zachichotał. Chyba robię się tępy, powiedział na głos. Podczas lunchu humor niezwykle mu dopisywał. Popołudnie minęło spokojnie. Większość turystów poszła spać. Kiedy kwadrans po czwartej pan Pine wszedł do dużego namiotu, zastał tam tylko doktora Carvera, który uważnie oglądał jakieś fragmenty ceramiki. Ach, wykrzyknął pan Pine, przesuwając sobie krzesło do stołu. Oto człowiek, którego chciałem spotkać. Czy może mi pan dać ten kawałek plasteliny, który nosi pan przy sobie? Archeolog poszperał w kieszeni i wyjął z niej paczuszkę plasteliny. Nie, zaprotestował pan Pine, machając ręką. Nie chcę tej. Chcę tę grudkę, którą pan miał wczoraj wieczorem, a mówiąc szczerze, nie chodzi mi o samą plastelinę, lecz o jej zawartość. Dopiero po chwili doktor Carver odezwał się cicho. Chyba nie całkiem rozumiem. Chyba jednak całkiem, stwierdził pan Pine. Chcę dostać kolczyk pani Blundell. Zapadła martwa cisza. Następnie Carver wsunął rękę do kieszeni i wyjął bezkształtny kawałek plasteliny. Ma pan głowę nie od parady, powiedział. Jego twarz była zupełnie pozbawiona wyrazu. Chciałbym, żeby mi pan o tym opowiedział, poprosił pan Pine, pracowicie rozgrzebując plastelinową masę. Wreszcie mruknął z zadowolenia i wydobył nieco upaprany kolczyk. Pytam z czystej ciekawości, wie pan, dodał przepraszającym tonem. Po prostu bardzo chciałbym o tym posłuchać. Dobrze, zgodził się archeolog, pod warunkiem, że pan też mi zdradzi, jak pan na to wpadł. Przecież niczego pan nie widział, prawda? Parker pokręcił głową. Domyśliłem się. Zacznę od tego, że był to czysty przypadek, powiedział Carver. Przez cały ranek szedłem z tyłu za wami i w pewnej chwili zauważyłem tę perłę. Leżała tuż przede mną, musiała sekundę wcześniej wypaść dziewczynie z ucha. Nie zauważyła tego, podobnie jak wszyscy pozostali. Podniosłem kolczyk i wsadziłem do kieszeni. Miałem zamiar oddać go właścicielce później, jak tylko ją dogonię, ale zapomniałem. A potem gdzieś w połowie drogi zacząłem się nad tym zastanawiać.
Klejnot nic nie znaczył dla tej rozkapryszonej dziewuchy. Ojciec i tak kupi jej nowy, nawet nie zauważając wydatku. Dla mnie zaś znaczył bardzo wiele. Gdybym sprzedał tę perłę, mógłbym wyekwipować całą ekspedycję. Jego obojętna twarz nagle się ożywiła. Wie pan, ile obecnie jest kłopotów ze zbieraniem funduszy na wykopaliska? Nie, nie wie pan. Pieniądze za perłę wszystko by ułatwiły. Jest takie miejsce, które chciałbym zbadać w Baluchistanie. Czeka tam na odkrycie cały wielki rozdział historii. Zamilkł na chwilę. Zapadło mi w pamięć to, co pan powiedział wczoraj wieczorem o świadkach podatnych na sugestię. Pomyślałem, że dziewczyna do nich należy. Kiedy dotarliśmy na szczyt, zwróciłem uwagę, że kolczyk jej się poluzował i udałem, że go poprawiłam. Tak naprawdę przycisnął jej do ucha czubek małego ołówka. Kilka minut później upuściłem mały kamyczek. Gotowa była przysiąść, że właśnie wypadł jej kolczyk z ucha. Tymczasem wcisnąłem perłę w krótką plasteliny, którą miałam w kieszeni. Oto i cała historia, niezbyt budująca, a teraz kolejne pana. Nie ma wiele do opowiadania, powiedział Parker Pyne. Był pan jedyną osobą, która podniosła coś z ziemi i dlatego pomyślałam o panu. Również ten malutki kamyczek grał istotną rolę. Pozwolił mi się domyślić, w jaki sposób pan to rozegrał, a poza tym... Proszę mówić, zachęcił go Carver. Widzi pan, wczoraj wieczorem trochę zbyt płomiennie przemawiał pan na temat uczciwości. Za bardzo pan się unosił, wie pan, co pisze o tym Szekspir. Wyglądało to tak, jakby usiłował pan przekonać samego siebie. I trochę zbyt pogardliwie wyrażał się pan o pieniądzach. Twarz siedzącego przed nim mężczyzny była pobrużdżona i znużona. No i to by było tyle, powiedział. Już po mnie. Przypuszczam, że odda pan dziewczynie tę błyskotkę. Dziwna jest ta barbarzyńska potrzeba przyozdabiania się. Sięga wstecz aż do paleolitu. Jeden z pierwszych odruchów rodzaju żeńskiego. Myślę, że źle pan osądza pannę Karol, napomniał go pań. Ma głowę na karku i co ważniejsze, ogromne serce. Sądzę, że zachowa tę sprawę w sekrecie. Ale jej ojciec nie, odrzekł archeolog. Myślę, że on również. Widzi pan, tatko ma swoje powody, żeby siedzieć cicho. Ten kolczyk nie jest wart 40 000 dolarów. Wystarczyłby zwykły piątek. Jak to? Ta, dziewczyna o tym nie wie. Myśli, że klejnoty są autentyczne. Wczoraj wieczorem powziąłem pewne podejrzenia. Pan Blundell trochę za bardzo przechwalał się swoją fortuną. Kiedy interesy nie idą i przychodzi kryzys, najlepiej robić dobrą minę do złej gry i blefować. I pan Blundell najwyraźniej blefował. Nagle doktor Carver uśmiechnął się. Był to ujmujący, chłopięcy uśmiech, dziwnie niepasujący do twarzy starszego mężczyzny. Zawsze wszyscy jesteśmy biedaczkami, powiedział. Właśnie, przyznał pan Pine i zacytował. Wspólnota uczuć wzajemną życzliwość w nas budzi.